nauczyciel. Mój najlepszy nauczyciel. Pan Damian. Mój faworyt z nauczycieli. Pani Hania. Najlepsza lekcja. WF i... technika. WF czy angielski? Oczywiście, że WF. Najlepsze lekcje. WF i matematyka. To kto ma najlepszy styl? Wasza pani. Najlepszy nauczyciel. Pani Ela Loba. I życzenie? No, wszystkiego najlepszego. Okej, dziękujemy. Wasz najlepszy nauczyciel. Pani Hania. WF czy angielski? WF. Polski czy matma? Polski. Polski. Jaki jest wasz ulubiony przedmiot? WF! Historia. Jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Pan Damian. Pan Damian Nowak. Angielski czy polski? Angielski. Angielski. Pan Gienek. Pan Gienek. Polski czy matma? Polski. Polski. Najciekawsza lekcja. No WF! WF! Historia czy angielski? Historia! Historia! Jakieś życzenia dla nauczycieli? A wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego, żebyśmy nie dostawali minusów. Historia czy polski? Historia! WF czy polski? WF! WF. Najfajniejszy nauczyciel? Pani Aneta! Pani Aneta! Jakieś życzenia dla nauczycieli? Żeby żyli długo. Żeby żyli długo, szczęśliwie! Pozdrawiam! Okej, wasz ulubiony nauczyciel? Wydrukuj mi! Nie wiem! Pani Hania Utpańczyk. Pani Hania. Dobrze, WF czy polski? WF. WF. Nauczyciel, który się najlepiej ubiera? O Jezu. Nie wiem. Pan Dana ma fajny, no. Dobrze. Nauczyciel, z którym macie najlepszy kontakt? No chyba pani Hania Utpańczyk. Pani Weronika. Ale podobno pani Dorota wymaga dużo. No, chyba też. Nauczyciel, który ma najlepszy styl? I życzenia dla nauczycieli. Wszystkiego najlepszego. Tak, dużo myliski, by było spokojnie. No i oczywiście szczęścia i wszystkiego dobrze, dobra. Tak. Kto ma najtrudniejszą pracę w szkole? Pani sprzątaczka. Pan, który naprawia. Pani sprzątaczka. Pani sprzątaczka. Panie, ile jest pań dbających o porządek w szkole? Teraz nie wiem. Jeden. Trzy. Trzy. Twój ulubiony przedmiot? Polski. Matematyka. 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 Dwóch nauczycieli najlepiej się ubiera. Pani Dorota i pani Magda. Pani Magda, pani Justyna. Pani Monika i pani Magda. Pani Marzena i pani Asia. Co nauczyciele mogli zmienić w szkole? Nie wiem. Tablica. Nauczycielowie by mogli zmienić, żeby 5 dni nie chodzić do szkoły, a 2 dni chodzić. Też byłem tego na myśli. Czy możecie życzyć coś nauczycielom? Kazi nauczyciela, życzymy wam zdrowia, miłości, szczęścia, dużo miłości i pieniędzy, dużo wypłaty, dużo szczęścia, dużo prezentów i kwiatów. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia nauczyciela i całego personelu. Pozdrawiamy. Zadamy ci pytanie, musisz odpowiedzieć. Wymień wszystkie panie dbające o porządek. Matko.
Wymieńcie imiona pań z sekretariatu. Pani Agnieszka. I pani Dorota. Wymieńcie imiona pań dbających o porządek. O Jezu. Są trzy panie? Cztery? Wymieńcie imiona pań z sekretariatu. O rany boskie. Grażyna? Agnieszka i Dorota. A jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Pan Marek Eugenie. Pan Damian Nowak. Wymień imiona pań pracujących w kuchni. Pani Karolina, pani Natalia, pani Ela, pani Justyna. Jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Ulubiony taki, nie wiem, może pani Hania od WF-u. No, pani Hania. Pani Hania. A jaki jest najbardziej wymagający nauczyciel? Każdy nauczyciel czegoś wymaga, według mnie. A taki najbardziej wymagający to jest to pani Grażyna Michalak tutaj od fizyki. Moim zdaniem najbardziej wymagającą chyba jest pani Grażyna od geografii. Moim zdaniem też pani Grażyna od geografii. Dziękujemy. Jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Pani Monika z Jędarska. Tak samo. A jaki jest według was najbardziej wymagający nauczyciel? Pani od techniki. Dziękujemy. Samą żartę. Jaki jest wasz ulubiony przedmiot? WF. Jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Pani Monika i pani Weronika Kucharcza. Jaki jest według was najbardziej wymagający nauczyciel? Pani Grażyna Przybyla. Wymieńcie imiona panów woźnych. Marcin, Andrzej. A jaki jest wasz ulubiony przedmiot? Chyba WF. 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 Jaki jest wasz ulubiony przedmiot? WF. Historia. A jaki jest według was najbardziej wymagający nauczyciel? Pani Hania i pan Marek. Pani Dorota Jankowiak. Wymieńcie imiona pań pracujących w kuchni. Pani Justyna. Pani Karolina. Jaki jest wasz ulubiony przedmiot? WF. WF. Dobra, i co najbardziej lubicie w swojej wychowawczyni? Ja lubię to, że miło pani prowadzi lekcje. A ja lubię to, że zawsze jest miła. Dziękujemy. Dobra, i co najbardziej lubicie w swoich nauczycielach? Że jest miła. Że jest fajna. Że są radośni. Są fajni. Śmieszni. Dobrze, dziękujemy. Jesteśmy z klasy drugiej B. A jak macie na imię? Ja mam na imię Miłosz. Ola. Dobra, i co najbardziej lubicie w swoich nauczycielach? Że są mili. Że nie krzyczą. Lubię, jak pani nas uczy. Lubię, jak pani się do nas uśmiecha. Pani jest bardzo miła i się do nas uśmiecha. Kochamy ją. I co najbardziej lubicie w swoich nauczycielach? Że jest pani dla nas miła. Że jest uśmiechnięta zawsze. Że nam pomaga. Że pani robi fajne lekcje. Że jest kochająca. Pani ma fajne ciuszki. Że są fajni i zabierają nas na duże wycieczki. Że nas tak dobrze uczą i jak będziemy dorośli, to będziemy dzięki nim wszystko wiedzieć. Jak macie na imię, z której jesteście klasy? Franciszek Kerner, 8B. Filip Dabrowski, 8B. Jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Pan Szymon Jankowlek. Pan Damian. A który nauczyciel jest najbardziej wymagający? Pani Grażyna Przybylska. Przybylak? Nie wiem. Pani Grażyna Przybylska. Dobrze, dziękujemy. Nazywam Gracen Substar, jestem 6B. Ja Liliana Łączka, 6B. Okej, okay, wymieńcie imiona sekretarek. O kurde. Pani Dorota i pani... I jeszcze jedno pytanie, który nauczyciel jest najbardziej wymagający? Pani Aneta. Pani Aneta. Dobra, dziękujemy. Okay, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole? Mój jest WF i plastyka. Mój polski i plastyka. Ja najbardziej lubię plastykę i polski. Okej, okay, dziękuję. Jakim waszym zdaniem jest najbardziej wymagający nauczyciel w szkole? Pan Szymon Jankowiak. Pan Szymon Jankowiak. Pani Dorota Jankowiak. A najlepszy nauczyciel w szkole? Pani Hania. Pani Hania. Pani Hania. Dziękujemy. I co najbardziej lubicie w waszej wychowawczyni?
Najbardziej lubię to, że jest miła. Ja też to samo. Według was najbardziej wymagający nauczyciel? To pani od fizyki, pani Grażyna. Pani Grażyna Przybylska. Okej, a z jakiego przedmiotu wam idzie najlepiej? Z WF-u. Język polski. Jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole? Język polski. Język polski. Informatyka. I wasz ulubiony nauczyciel? Pan Damian Nowak. Pan Eugeniusz, pan Marek Eugeniusz. Pan Damian Nowak. I wasz ulubiony nauczyciel w tej szkole? Pan Sławek Bańczaszek. Pani Hania Ontmańczyk. Pani Hania Ontmańczyk. A wasz ulubiony przedmiot w szkole? Religia. WF. WF. A jaki jest według was najgorszy przedmiot w szkole? Fizyka. Fizyka. A wasz najlepszy? WF. WF. A teraz jaki jest wasz ulubiony nauczyciel? Pani Hania. Pan Damian Nowak. A nauczyciel, który najbardziej od was wymaga, w sensie najbardziej wymagający? Pani Dorota Jankowiak. Pani Dorota. Dobra, dziękuję. Cześć, jestem Maciej z klasy 8a. Cześć, jestem Kaja z klasy 8a. Jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole? Mój ulubiony przedmiot to WF. No, mój też. A jaki jest wasz ulubiony nauczyciel w szkole? Mój ulubiony nauczyciel to pani Aneta. Mój też. Dziękuję bardzo. Sobie życzę nauczyciela na dzień nauczyciela. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Szczęścia i radości. Z okazji Dnia Nauczyciela życzę wielu sukcesów, niegasnącej pasji w przekazywaniu wiedzy oraz satysfakcji z każdego dnia. Dziękuję za trud i serce wkładane w wychowaniu młodych pokoleń. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Życzę wszystkim nauczycielom zdrowia i szczęścia i żeby mieli dużo wolnego. Żeby mieli dużo pieniędzy i dużo radości. Żeby mieli dużo wolnego. Żeby mieli dużo spokoju. Żeby mieli dużo szczęścia. Żeby się nie denerwowali. Żeby mieli dużo uczniów. Żeby mniej zadawali. Żeby mieli dobrych uczniów. Żeby mieli szczęście. Żeby mieli radość. Żeby mieli spokój. Żeby tak mocno się nie denerwowali na uczniów. Żeby nam nie wstawali jedynek. Trzeba pamiętać, że trzeba się dużo uśmiechać. Żeby byli szczęśliwi. Żeby zawsze byli spokojni. Żeby byli zdrowi. Żeby umieli liczyć. Żeby mieli bardzo dużo wolnego. Żeby byli radosni. Żeby nie musieli tyle robić nauki swoim uczniom. Żeby się nie smucili. Żeby byli radośni. A on mi mów. A co? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Życzę 5B. Wszystkim nauczycielom. I personelu szkoły. To jest taki szczególny jeden dzień, w którym serca wszystkich biją mocniej, a oczy wyrazić co dziękuję. I dłonie sączące i gorące. Płynie dzisiaj pieśń. Przyjmijcie ją, tak się nie płyn też. Niech zakwitną bukiety naszych serc.